ruszy budowa placu manewrowego dla przyszłych kierowców, znamy wykonawcę. Podróż w drugi wymiar na fotografiach Magdaleny Wolf. Warto uczyć się języków obcych. Witam w poniedziałek, 16 grudnia, Karolina Kamińska, zapraszam na Telefakty. Przetarg na wykonawcę placu manewrowego dla filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przy ulicy Świętokrzyskiej został rozstrzygnięty. Teraz całkiem realny staje się termin pierwszych egzaminów na prawo jazdy wiosną 2014 roku. Rozpoczęło się przygotowanie placu pod ośrodek egzaminowania kierowców. Praca wre, gdyż czas nagli. Wykonawca robót ma bardzo krótki czas na realizację zadania. Jesteśmy po przetargu. Tempo prac musi być ekspresowe, bo mamy zadanie zakończyć do 20 grudnia. Zakres prac jest szeroki. Wymieniona zostanie nie tylko nawierzchnia na łącznej powierzchni 4000 m2, ale też wiele się zmieni wokół placu. Wszystko jest jasno określone i ma przypominać ośrodek egzaminacyjny z prawdziwego zdarzenia. Będzie to wymiana nawierzchni, ale również asfaltowej, ale również będzie tam remont obejmował częściowo oświetlenie, a także takie wysepki, które wymieniamy tą nawierzchnię ze starych płytek chodnikowych na nową z kostki. I jeszcze na przyszły rok jest planowane ogrodzenie całego tego terenu. Przy czym, tak jak mówię, to już jest zadanie na przyszły rok. W drodze przetargu jako wykonawcę wyłoniono Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Zainteresowanie ofertą nie było duże, gdyż o realizację zadania ubiegała się tylko jedna prywatna firma. Gmina za wywiązanie się z warunków utworzenia ośrodka będzie musiała słono zapłacić. To jednak dobrze zainwestowane pieniądze, które pozwolą znacznie podnieść rangę miasta. Wartość tych prac, czyli tego, co wykonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, to jest ponad 395 tysięcy złotych, a więc wydatek znaczący. Po zakończeniu prac remontowych plac zostanie wyłączony z ruchu. Pozostanie część parkingu oraz plac manewrowy wykorzystywany przez jedną ze szkół jazdy. Gdy tylko gmina wywiąże się ze swej części zadania, to Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego będzie mógł już finalnie przygotować ośrodek. Jak gdyby elementy, czyli powiedzmy te pachołki, czy jakieś tam inne elementy, które nie będą trwale związane z gruntem, to już będzie sobie zapewniał we własnym zakresie ten Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. I z tego, co mi wiadomo, również jest to, dotyczy to również przebudowy czy dostosowania pomieszczeń w budynku przy Świętokrzyskiej 22 pod potrzeby właśnie tej nowo powstającej filii WORD-u. Cały plac przygotowany musi zostać z zachowaniem najwyższych standardów. Jest to warunek pozwalający na jak najlepszą jakość egzaminowania. Kładziemy nową nakładkę asfaltową, która będzie równa, żeby zapewniała tym osobom, które będą tam w przyszłości zdawać, mam nadzieję, egzaminy na prawo jazdy zarówno kategorii A, jak i B, warunki takie, żeby nie można było zarzucić, że coś jest nie tak, że gdzieś tam jakiś dołek czy coś wstrzymał ten pojazd i spowodował, że osoba nie zdała tego egzaminu. Jak na razie pogoda sprzyja prowadzeniu prac i wiele wskazuje na to, że wykonawca wywiąże się w terminie. Planowane rozpoczęcie działalności ośrodka przewidywane jest na kwiecień, co w tej sytuacji wydaje się być realnym terminem. A teraz, proszę Państwa, świąteczna atmosfera, której nie brakowało w piątek. Przy dźwiękach kolęd i pastorałek licytowano na rzecz podopiecznych zespołu szkół specjalnych. To już 10. jubileuszowa aukcja i, jak się okazuje, rekordowa. 50 zł po raz pierwszy. 115 po raz pierwszy. 210 po raz pierwszy. Bombka ozdobiona jest przepiękną bordową kokardą. 250 zł po raz trzeci. Dziękujemy bardzo. Tak licytowano na 10. aukcji kiermaszu bożonarodzeniowym organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych. Pod młotek poszły ozdoby świąteczne, obrazy olejne i sportowe gadżety. Nie zabrakło także niespodzianek dla łasuchów, jak choćby ta szopka z piernika. Dzisiaj uroczystość ta będzie taka podzielona na takie pewne etapy. Najpierw wystąpi chór szkolny złożony z pracowników i uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, który wprowadzi w taki świąteczny nastrój, wykonując trzy kolędy. Później odbędzie się aukcja prac, które pozyskaliśmy
otrzymaliśmy od różnych darczyńców, a po aukcji zaprosimy na kiermasz, gdzie będzie można nabyć różne przedmioty wykonane przez pracowników i uczniów zespołu szkół specjalnych. Cel był szczytny, a hojność duża. Licytację rozpoczęto od tej bombki. Szczęśliwym nabywcą został starosta ostrowiecki Zdzisław Kałamaga, który kupił ozdobę za kwotę 250 zł. Rekordowa suma 500 zł padła z kolei przy licytacji tego obrazu. Myślę, że to nie są ważne pieniądze. Ważna jest idea dzisiejszego spotkania, w którym licytowane i sprzedawane są w ten sposób pewne dobra, z których pieniądze przeznaczane są na dzieci specjalnej troski. I dlatego też postanowiłem kupić ten obraz za taką cenę, bowiem te pieniądze właśnie będą przeznaczone na tych dzieci. Myślę, że przyda się w domu jako dekoracja również. A oczywiście przede wszystkim dlatego, żeby wspierać tutaj szczytne cele, czyli młodzież ze szkoły specjalnej. W świąteczny nastrój zebranych gości wprowadziły kolędy wykonane przez chór nauczycieli i uczniów zespołu szkół specjalnych. Kwota, jaką zebrano podczas aukcji, to 3100 zł. Z tych pozyskanych środków finansowych możemy wzbogacić ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych dla naszych uczniów. Możemy dofinansować wycieczki szkolne, jak również sfinansować badania i wyjazdy naszych niepełnosprawnych uczniów na zawody sportowe, które odbywają się w ramach olimpiad specjalnych. Sprzedawane ozdoby zostały wykonane przez nauczycieli i uczniów zespołu szkół specjalnych. W ubiegłym roku podczas aukcji zebrano 1800 zł. W tym roku ta kwota jest znacznie wyższa. Bożonarodzeniowa aukcja i kiermasz pokazały więc, że jeśli tylko cel jest szczytny, to ostrowczanie chętnie sięgają do portfela. Miłośnicy fotografii mieli okazję wziąć udział w wernisażu wystawy Magdaleny Wolf zatytułowanej Drugi wymiar. Autorka związana jest z ostrowieckim fotoklubem. Na swoim koncie odnotowuje coraz to więcej sukcesów. Co do wystawy? Drugi wymiar. To już ostatni w tym roku wernisaż w Galerii Fotografii. Swoje prace wystawiła Magdalena Wolf, będąca od 3 lat członkinią ostrowieckiego fotoklubu. Drugi wymiar, bo taki tytuł nosi wystawa, to jak przekonuje autorka zdjęć, bardzo osobiste podejście do fotografii. Siostra kiedyś podkreśliła, że mam takie strasznie tęskne i taką głęboką tęsknotę. Może jest coś takiego, może jest to, co we mnie siedzi. I to poprzez zdjęcia, poprzez swoje obrazy, które tworzę, jest właśnie urzeczywistniane. Także myślę, wychodzi to na pewno z mojego wnętrza. Może nawet nie jestem świadoma tego, ale na pewno coś w tym jest, że właśnie w ten sposób tworzy ten swój świat, kreuje tę scenografię. Autorka do zrobienia fotografii wykorzystała przedmioty znalezione w rodzinnym domu, kojarzące się jej z dzieciństwem. Fotografie Magdy Wolf pozostawiają duże pole interpretacji. Każdy może zobaczyć w nich coś innego, co sama autorka ocenia jako atut swych prac. Chciałam jakby wejść w drugi wymiar, czyli w naszą drugą rzeczywistość, nasze sny, naszą przeszłość. Chodzi mi o skonfrontowanie przeszłości z teraźniejszością. Oglądając te zdjęcia, czy nawet oglądając swoje oblicza w lustrach, bo głównym tutaj celem i gadżetem jest lustro, chciałam ułatwić jakby konfrontację właśnie naszej przeszłości z rzeczywistością i teraźniejszością. Prace przygotowane na wystawę to tylko część działalności artystycznej Magdaleny Wolf. Na co dzień autorka pasjonuje się też inną formą fotografii. Reportaże używam czasami starych technik typu otworkową, kiedyś mieliśmy tu świetne warsztaty, więc trochę w to weszłam, ale interesuje mnie reportaż. Dużo podróżuję i bardzo lubię ujęcia z ulic, z życia mieszkańców, budynków i takich, szukam takie cechy charakterystyczne w podróżach, cechy charakterystyczne danych miejsc. Zdaniem Andrzeja Łady, opiekuna ostrowieckiego fotoklubu, autorka wystawy poczyniła duże postępy w ciągu 3 lat jej obecności w grupie. Możliwość różnorodnego odbioru prac autorki to jego zdaniem duże osiągnięcie, na które ciężko pracowała. Ta wystawa jest takim dużym osiągnięciem, gdzie widać drogę, jaką
Magda przeszła od tych początków do tejże wystawy. Wystawa ta, drugi wymiar, to właściwie drugi wymiar Magdy, gdzie ona w takim sentymentalnym powrocie wraca do swojej bajki. Wernisaż w Galerii Fotografii to nie jedyny sukces Magdaleny Wolf w ostatnim czasie. Jej twórczość została doceniona również na arenie wojewódzkiej. Jedno ze zdjęć przygotowywanych na potrzeby drugiego wymiaru trafi do szerszego grona odbiorców. Mam sukcesy i nawet ostatnio pochwalę się, będę pokazywać to na otwarciu. Tydzień temu odebrałam nagrodę, moje zdjęcie właśnie z tej serii z tymi aniołkami dostało się do kalendarza Życie jest piękne, organizowanego w Kielcach i dostałam się do finałowej dwunastki. Autorka przyznaje, że wiele zmieniło się w jej podejściu do fotografii właśnie dzięki aktywności w Ostrowieckim Fotoklubie. Pytana o plany na przyszłość, odpowiada zdecydowanie: rozwój. Angielski, niemiecki, francuski i coraz popularniejszy hiszpański. Języki obce opłaca się znać, pomagają w podróżach, a przede wszystkim są wielkim atutem na rynku pracy. Czy istnieje najskuteczniejsza metoda nauki języków obcych? Znajomość języków obcych zdecydowanie ułatwia życie. Angielskim czy niemieckim posługujemy się już nie tylko w szkole. Wielu Ostrowczan wcześniej tylko marzyło o zagranicznych podróżach. Teraz po prostu spełnia te marzenia. Jednak aby bez strachu odwiedzać zagraniczne kraje, wypada znać choćby angielski, który stał się językiem międzynarodowym. Myślę, że najbardziej popularny język jest język angielski, ponieważ wiadomo, jest to język, w sumie no, trzeba go znać, bo teraz jest on tak wszechstronny, że każdy się w tym języku porozumie. Jednak inne języki też wiele uczniów się go uczy i są one naprawdę przydatne. Najpopularniejszym językiem wśród Polaków ciągle jest język angielski. Na jego naukę decyduje się 50% wszystkich osób, które uczą się języków obcych. Niemiecki wybiera 11%, a włoski nieco ponad 6%. Mniej popularna jest nauka języka hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego. Ta tendencja trochę inaczej kształtuje się w ostrowieckich szkołach. W Ostrowcu uczniowie obok angielskiego chętniej uczą się włoskiego i rosyjskiego, a ten ostatni staje się coraz bardziej przydatny także na rynku pracy. Kraj i kultura Włoch jest na pewno dominującą kulturą na zachodzie, a większość osób w naszym wieku jako kierunek do swoich podróży może wybierać właśnie zachód, a Włochy są takim krajem, który dla osób, choćby dla mnie, są miejscem, w którym chciałyby się wybrać czy dla, nie wiem, wycieczki, czy dla spędzenia wakacji, czy też wiążą jakieś dłuższe plany z tym. Więc sądzę, że język włoski jest jednym z tych, które powinniśmy choć w mniejszym stopniu opanować. Język rosyjski jest chyba jednym takim z najłatwiejszych języków, ale tak na początku by się mogło wydawać. Mało osób go wybiera, bo po prostu boją się literek, a tak naprawdę literki wcale nie są takie trudne. Znajomość języka angielskiego stała się już normą. W większych miastach pracodawcy doceniają kandydatów, którzy posługują się językami skandynawskimi, czy chociażby językiem chińskim. Tempo nauki języka obcego dla każdego jest sprawą indywidualną. Nie wierzmy jednak w błyskawiczne kursy. Języka obcego nie nauczymy się w 3 miesiące. W tym czasie możemy najwyżej opanować jego podstawy. Moim zdaniem taka stara dobra metoda, powtórka jest matką nauki. Trzeba tak naprawdę powtarzać. Niektórzy uczniowie nie chcą się uczyć, ale jednocześnie jeśli coś cokolwiek im się przypomina cały czas, bez przerwy, to oni jakby nawet siłą rzeczy podświadomie pewne rzeczy się uczą. Międzynarodowe wymiany, obozy językowe to świetna okazja do kontaktu z żywym językiem. Dobrym rozwiązaniem może być także zagraniczny wyjazd w charakterze operki. Przez agencję czy w internecie znajdujemy rodzinę goszczącą, która opłaca nam szkołę językową i podróż. Operka dostaje także niewielkie kieszonkowe, a do jej obowiązków należy najczęściej opieka nad dziećmi i pomoc w drobnych pracach domowych. Nauka języka obcego nie jest rzeczą łatwą, jednak najważniejsze to się nie zniechęcać i podjąć naukę języka, do którego mamy największe predyspozycje. Na zakończenie mamy jeszcze dobrą informację. Siatkarki AZS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski w sobotę w hali sportowej Widowskowej przy ulicy Świętokrzyskiej wygrały 3-0 z drużyną z Sosnowca. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję. W Telefaktach to już wszystko. Do zobaczenia jutro o 17.30.